Zgodnie z zapowiedziami synoptyków nad województwo śląskie nadciągnęły upały. Chociaż na przykład w Katowicach przez kilkadziesiąt minut słońce zaszło dziś za chmury i zaczął padać deszcz. Ale to tylko chwilowa zmiana pogody, bo co najmniej przez najbliższe dwa dni będzie bardzo gorąco. Sprawdziliśmy, jak z wysokimi temperaturami radzą sobie mieszkańcy aglomeracji. Od kilku dni temperatura stopniowo wzrasta, a meteorolodzy zapowiadają falę upałów. Dlatego mieszkańcy metropolii przygotowują się już do przetrwania tych kilku gorących dni. Staram się nie wychodzić przed tymi najgorszymi temperaturami, no ale niestety obowiązki nieraz są, że trzeba po prostu wyjść z domu. Woda, to cień, dzisiaj nie ma słońca, więc jest okej. A jak jest słońce? To do cienia. Lekcje z 45 minut zeszły na 30, przerwy są 5-minutowe, więc zamiast do 15:15 mamy do 12:35. Tak. Więc bardzo fajnie to wychodzi. I to ze względu na upał? Tak. Tak. Jedną z metod ochłodzenia organizmu podczas upału są kurtyny wodne montowane w centrach miast, gdzie wysoka temperatura wyjątkowo doskwiera mieszkańcom ze względu na dużą ilość betonu. W samych Katowicach jest ich 14. Taką kurtynę już można zobaczyć na rynku. Oprócz tego to takie lokalizacje jak m.in. plac w rejonie dworca kolejowego, ale też plac Wyzwolenia na Nikiszowcu, przestrzenie zielone, jak chociażby Park Budnioka czy też Dolina Trzech Stawów. Kurtyna tworzy przyjemną mgiełkę, a urządzenie jest włączane, kiedy temperatura przekroczy 25 stopni Celsjusza. W czasie gorących dni ulgę przynoszą kąpieliska i baseny, które w wielu miastach są w tym roku otwierane jeszcze przed początkiem wakacji. Szczególnie w weekendy przy słonecznej pogodzie. Są tłumy. Lekarze podkreślają, że w czasie upałów należy pamiętać o nawadnianiu się najlepiej czystą wodą. Dobrze jest unikać napojów alkoholowych, a także przebywania na otwartej przestrzeni w godzinach, kiedy słońce grzeje najmocniej. Szczególną ostrożność powinny też zachować osoby chore i dzieci. W przypadku osób starszych lub osób chorujących na różnego rodzaju choroby przewlekłe, musimy pamiętać, że ten przebieg choroby może się zmienić podczas tych upałów. Może dojść do większego odwodnienia. Osoby leczące się na nadciśnienie mogą mieć niższe ciśnienie i być może będzie konieczna modyfikacja dawki leków, więc szczególnie te osoby właśnie chorujące przewlekle i osoby starsze powinny kontaktować się w pierwszej kolejności ze swoim lekarzem rodzinnym. Warto również pamiętać o stosowaniu kremów przeciwsłonecznych i noszeniu odpowiednio przewiewnego ubioru. Wtedy letnia aura będzie bardziej przyjemnością niż problemem.